Gimnazjalista wstydzi się, bo jego rodzice zbankrutowali i teraz jest biedny. Między nastolatkiem a kolegą, który go wyśmiewa, dochodzi do bójki. Upokorzony uczeń chce, żeby wyrzucono go z gimnazjum. Nie możesz mnie od razu wywalić? Muszę wymyślić coś takiego, że od razu stąd wylecę. Ostatecznie postanawia zdemolować szkołę. Rafał! Oddaj ten kij. Oddam jak skończę i wylecę z tej cholernej szkoły. Możemy pogadać o sztuce. Zakochana trzynastolatka jest zazdrosna, bo jej chłopakowi podoba się opiekunka jej rocznego brata. Właśnie opowiada kolegom, jakie to ma świetne cycki. A gdyby tak ktoś porwał Franka? I to wtedy, gdy pilnowałaby go Majka? Pomożesz mi, co? Dziewczyna postanawia pozbyć się niani, dlatego pozoruje porwanie chłopca. Chciałam go po prostu z wózka. No dobrze, moi kochani, to w takim razie widzimy się w środę. W szkolnej bibliotece kończy się właśnie spotkanie uczniów z kółka teatralnego prowadzone przez polonistkę Jolantę Żabińską. Natalia Milewska z gimnazjalnej klasy pierwszej C i 2 lata starszy Grzesiek Janowicz z trzeciej A są parą, odkąd zagrali razem tytułowe role w wystawianym przez kółko przedstawieniu Romeo i Julia. Oboje są w sobie bardzo zakochani. Wiesz co, mam znacznie lepszy pomysł niż gadanie. To faktycznie znacznie lepszy pomysł. Jest. Nie widzieliśmy pana, przepraszamy. No, nic dziwnego, skoro świata poza sobą nie widzicie. A pan by widział, jakby miał pan taką dziewczynę? No, dobra, zmykaj się już do domu. Wiesz co, pójdę jeszcze do toalety, dobra? Ja jestem, czekam przed szkołą, hej. Grzesiek to jest najcudowniejszy chłopak na ziemi. Jest przystojny, wygadany. Wystarczy, że nie ma go godziny, a ja tęsknię za nim jak jakaś wariatka. To jest po prostu ten jedyny. Nie, raz miałem dokładnie tak samo, naprawdę. Przed szkołę przyjeżdża opiekunka rocznego braciszka Natalii razem z dzieckiem. Dziewczynie wypadło pilne spotkanie na uczelni i poprosiła Natalię, żeby zajęła się chłopczykiem zaraz po szkole. Czyli masz masakrę? No, będę miała, jak się spóźnię. No dobra. Właśnie widziałeś ją gdzieś? Tak, do łazienki poszła. Kurde, no nie zdążę. To znaczy, wiesz, jak chcesz, mogę zostać tutaj z młodym, poczekamy na nią. Ty idź. Nie, dziękuję ci bardzo, ale muszę jej jeszcze kilka rzeczy powiedzieć. No uciekam. Dobra, jak wolisz, hej. Trzymaj się. Hej, stary, co to była za laska? A to była niania Franka. Kurde, ja to bym jej się dał godzinami niańczyć. Proszę cię, nie masz żadnych szans, jest studentką. No i to w dodatku na Akademii Teatralnej także, przegrane. A nie szuka może partnera do gry? W jakiejś roli? Super niani? Proszę cię, ciumki. Cześć. Hej, na razie. Ej, widzieliście, jakie ona miała nogi? A tyłek? Normalnie Liga Światowa. Proszę was, to jeszcze nic. Raz widziałem ją w samym staniku. Franek wylał na nią jakieś mleko czy coś, naprawdę. I co, potęga. Totalna. W życiu nie widziałem lepszych cycków niż u Majki, naprawdę. Ty świnia! Hej, Natka, tylko tak żartujemy z chłopakami. Podoba ci się Majka, tak? Przecież wiesz, że tylko ty mi się podobasz. Ale to nie ja mam najlepsze cycki. Natka. Ale wtopa. Natka w ogóle nie powinna tego usłyszeć. To znaczy, wiadomo, Majka to fajna laska, ale Natalia to moja dziewczyna i w życiu nie rzuciłbym jej dla innej. Żebyś teraz dał jakoś przeprosić. Może zabiorę ją na jakąś fajną randkę. Grześkowi podoba się Majka. Co? Natalia jest wściekła na swojego chłopaka. Po tym, co usłyszała, jest pewna, że Grześkowi bardziej podoba się opiekunka. Zdenerwowana nastolatka opowiada o wszystkim swojej przyjaciółce, Zosi Sułowskiej. Po pierwsze, to on się nie może z tym Majką widywać. W sumie? Jak się nie będą widywać, to między nimi nic nie będzie. No i to jest plan. Co, Franuś, na co? Jezu, czemu moja mama nie mogła wybrać na niańkę Franka jakiejś starej i brzydkiej baby? Czemu musiała być to akurat Majka? No ale spoko, ja już wiem, co mam robić. Grzesiek nigdy się z nim nie spotka i nic złego się wtedy nie stanie. Na pewno. Następnego dnia mama Rafała Kozaka z gimnazjalnej klasy pierwszej A podwozi syna do szkoły. Chłopak jest bardzo zdenerwowany, bo nie chce, żeby koledzy zobaczyli ich rozsypujący się samochód. Rafał do niedawna był jednym z najbogatszych uczniów w klasie, ale firma jego rodziców zbankrutowała i nie mają pieniędzy.
Chłopak nie chce, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Ja nie mogę. Skąd twoja matka takiego grata wyciosnęła? No, dała swoje auto do mechanika i... No i wiesz, dali jej takiego dziada. Co takiego na mechanika pojechała? Na zadupie górne? Rafał, nie dam rady go odpalić. Musisz mnie popchnąć. Następnym razem niech pani weźmie na miarę na mechanika mojego ojca. Tam dają przynajmniej normalne auto zastępcze, a nie takie coś. Ale o czym ty mówisz? No chodzi o to, że oddałeś swoje auto do mechanika i dali ci to, żebyś miała czym jeździć, co nie? No nie, Rafał. Nie, to się musi w końcu skończyć. Ty musisz sobie uświadomić, że teraz to jest nasze auto, że mieszkamy w bloku i że nie stać nas na luksusy. I chodź mi pomóż odpalić to auto. Czyli co, wy w ogóle już kasy nie macie? A firma moich starych zaraz się odkuje, zobaczysz. Ludzie, mam newsa. Ej, a przecież jesteśmy kolegami. Zapomniałeś? Ja się nie kumpluję z biedakami. Rafał, długo mam jeszcze czekać? Wiedziałem, że Krysten mi tego nie odpuści. Tyle razy nabijaliśmy się z tych biedaków, to przecież wiem, jak mu wtedy odbija. Ja pieprz, jestem skończony. Ale jazda, Rafał jest totalnym biedakiem. Przecież nikt sensowny nie będzie chciał się z nim zadawać. A już na pewno nie ja. Krystian Wiśniewski nie widzi nic złego w tym, że w jednej chwili odwrócił się od kolegi. Chłopak pochodzi z bardzo bogatego domu i nie wyobraża sobie, że mógłby przyjaźnić się z kimś biednym. Rafała zbankrutowali i nie ma co jeść, biedak. Jakbyście wiedzieli, że jest głodny, to kupcie mu coś w sklepiku. Okażcie trochę serca. Ej, Krystian, daj spokój. I co, i mam ci pozwolić umrzeć z głodu? Nie ma szans. O, Steve'a, będziesz miał nowego kolegę. Daj mu na miarę, gdzie twoja matka kupuje tobie te odjazdowe ciuchy. Weź spadę na drzewo Wiśniewskie. No właśnie, złaź z tej ławki. Nie, ja ci tylko pomagam, nie rozumiesz tego? A tu co się dzieje? Złaź. Nic. Co jest? Dowiedziałem się dzisiaj, że rodzice Rafała zbankrutowali i organizują mu pomoc. Od wczoraj nic nie jadł, biedak jest głodny. Rafał? Widzi pani? To wszystko z głodu. Krystian, daj sobie spokój z tymi głupimi żartami już, dobrze? Rafał? No, poczekaj. Co się dzieje? To prawda, że macie problemy finansowe? Firma zbankrutowała? No przecież pani słyszała. No ale ja to słyszałam od Krystiana, a wolałabym prawdę od ciebie usłyszeć. No to prawda jest do dupy, to znaczy beznadziejna. Firma rodziców poszła na dno, sprzedali wszystkie samochody, dom i nawet mój komputer. Rafał, bardzo mi przykro. Jeżeli ja albo szkoła możemy ci jakoś pomóc, to nie wahaj się, dawaj znać. A ma pani pół bani, żeby poszli z moim rodzicom? O, nie mam. No właśnie. Rafał, ja wiem, że to jest trudna sytuacja, ale rodzice na pewno znajdą jakieś rozwiązanie. Na razie się nie zapowiada. No nic, dobra. Idź na zajęcia. Jak Krystian będzie ci dokuczał, daj mi znać, dobra? Ja nie miałam pojęcia, że rodzice Rafała są w tak poważnych kłopotach finansowych. Na pewno nie będzie mu teraz łatwo. A jeszcze niedawno w spółce z Krystianem dokuczali biedniejszym kolegom. Teraz sam znalazł się w takiej samej sytuacji. Następnego dnia rano Natalia z gimnazjalnej pierwszej C czeka pod szkołą razem ze swoim braciszkiem na jego nianie. Trzynastolatka denerwuje się, bo lada moment będzie tutaj także jej chłopak. Trzeba było poczekać na Majkę w domu. Ale co, miałam się spóźnić na klasówkę u Lesia. Jezu, jeszcze Grzesiek teraz idzie. Dobra, wymyślę coś. Hej. Hej. Nie masz mi za złość tego wczorajszego z Majką? Nie, spoko. Jeszcze raz sorry. Ale zaraz tu będzie, nie? No, będzie zaraz. Ej, słuchaj, bo ja mam taki problem. Jesteś dobry z fizyki, nie? No tak, o co chodzi? Ej, bo Lesiu mi zadał takie kosmiczne zadanie, musisz mi pomóc. Ale teraz? No co, na nim zęczałam? Proszę cię, pomóż mi. Cześć, przepraszam cię bardzo za spóźnienie. Nic się nie stało, idźcie już, bo się popłaczę. Dobra? Wszystko w porządku? Tak, wszystko. Dobra, to uciekamy, pa. Ale fart, jakby Zośka nie wymyśliła tej akcji z zadaniem, to Majka znowu by wpadła na Grześka. Już nigdy więcej nie umówi się z Majką pod szkołą. Grzesiek nie może się z nią spotkać. Przyjaciółce Natalii w ostatniej chwili udało się odciągnąć Grześka i tym samym nie dopuścić do jego spotkania z nianią. No, hej. Grześka, gdzie jest Grzesiek? Grzesiek tam. Ja idę pod salę, pa. Dobra, słuchaj, dzwonimy się jeszcze, dobra? No, dogadam szczegóły. To była Majka? No. I dlaczego z nią gadałeś znowu? Załatwiła nam wejściówkę do teatru. To będzie taka, wiesz, przeprosina warantka. Ale... Dlaczego mi o tym wcześniej nie powiedziałeś? I ona też nie. Przecież dopiero się z nią widziała. No to miała być niespodzianka.
Chyba nie jesteś zazdrosna. No jak mam nie być? Wczoraj się rozpływasz nad nią z kumplami, a dzisiaj rozmawiasz z nią jeszcze przez komórkę. Ej, słuchaj, Natka, ale to ty jesteś moją dziewczyną. Daj spokój. To będzie najlepsza randka. No w sumie fajnie, że Natalia jest taka zazdrosna. Znaczy, że jej zależy, nie? No ale bez przesady. Przecież nie będę startował do studentki. Ona ma ze 20 lat. Natalia nie uwierzyła w ani jedno słowo Grześka. Dziewczyna coraz bardziej boi się, że ukochany chłopak ją zostawi. Ale weź nie panikuj. No, myślisz, że to całe kupowanie biletów to jest ściema? Grześka, nie wiem. Ale jak on dalej będzie się z nią tak spotykał, to wiadomo, że mnie rzuci dla niej. Przecież ja wyglądam przy niej jak dzieciuch. Kurde, sama namówiłam matkę, żeby zatrudniła niankę. Teraz im namów, żeby ją zwolniła. Ale przecież ona uwielbia Majkę. Powiedz jej, że zarywa do Grześka, na pewno zrozumie i zwolni Majkę, tak? Myślisz? No tak, pogadaj z nią. Dobrze, zaczynamy lekcję, zapraszam wszystkich. No, okej. Okay. Raz, dwa. Proszę. A ty co taka smutna jesteś? Chodźcie, chodźcie.